W dzisiejszym odcinku Unia Europejska chce, żeby Polska zatopiła 400 tysięcy hektarów użytkowanych rolniczo pól. Organizatorzy największego w historii przemytu papierosów z Białorusi za kratkami. Rosja zgromadziła 450 samolotów i 300 śmigłowców 200 km od granicy z Ukrainą. Rolnicy znów protestują. W Dorohusku utknęło ponad 1200 ciężarówek. Putin i Łukaszenka chcą wspólnie produkować sowieckie odrzutowce. Gorąco na Krymie. Seria eksplozji w rosyjskich obiektach wojskowych. Zapraszam do oglądania. Unia Europejska chce, żeby Polska zatopiła 400 tysięcy hektarów użytkowanych rolniczo pól. Komisja Europejska ma pomysł, który może uderzyć w krajowe rolnictwo. Jeden z punktów projektu odtwarzania przyrody zobowiązuje państwa członkowskie do rozpoczęcia procesu zatrzymywania wody na dotychczas użytkowanych rolnie torfowiskach do roku 2030. W myśl projektu do 2050 roku Polska miałaby zatopić 400 tysięcy użytkowanych rolniczo hektarów. To obszar o powierzchni równej areałowi około 35 tysięcy gospodarstw rolnych. Europosłanka Jadwiga Wiśniewska podkreśla, że projekt jest skrajnie niekorzystny dla polskiej gospodarki. Uważam, że projekt w obecnym kształcie nadaje się do kosza. Mam nadzieję, że komisarz Frans Timmermans pójdzie po rozum do głowy i zacznie wsłuchiwać się z większą uwagą i pokorą w głosy krytyki wskazujące na konieczność zachowania równowagi w strategii Zielonego Ładu pod kątem ekonomicznych i społecznych skutków podejmowanych decyzji, podkreśliła Wiśniewska. Dokument Parlamentu i Rady Unii Europejskiej ma charakter rozporządzenia, co zdaniem europosłanki oznacza, że po przyjęciu automatycznie wchodzi do porządku prawnego państw członkowskich. Tym samym regulacje w nim zawarte stają się wiążące i muszą być stosowane. Co więcej, procedura przyjęcia tego typu rozporządzenia nie przewiduje prawa weta dla poszczególnych państw. Organizatorzy największego w historii przemytu papierosów z Białorusi do Polski za kratami. Przejście graniczne w Bobrownikach zyskuje coraz większą sławę. Podlaski oddział Straży Granicznej rozbił szajkę przemytników. W grę wchodzą pieniądze, pamiątkowe monety i złoto. Wśród podejrzanych są skorumpowani funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej. Śledztwo rozpoczęło się 2 lata temu. To jedna z największych spraw w historii Straży Granicznej. 2 lata temu, tuż przed rozpoczęciem presji migracyjnej na granicy polsko-białoruskiej, zatrzymaliśmy rekordową ilość papierosów pochodzących z przemytu z Białorusi. Jak się okazało, stała za tym dobrze zorganizowana grupa przestępcza, której niestety udało się również skorumpować 7 funkcjonariuszy KAS, powiedziała rzeczniczka prasowa Straży Granicznej porucznik Anna Michalska. Według śledczych grupa wywiozła do Polski prawie 19 milionów paczek papierosów wartych ponad 430 milionów złotych. Zatrzymano 18 osób, w tym szefa grupy i 7 funkcjonariuszy celno-skarbowych. Skorumpowani celnicy przejęli korzyści majątkowe do 400 tysięcy euro. W zamian za łapówki nie przeprowadzali kontroli i rewizji. Mieli też przekazywać informacje dotyczące organizacji służby na granicy. Na czele grupy przestępczej stał 59-letni Polak pochodzący z województwa podlaskiego. Mężczyzna mieszkał w Warszawie. Był on odpowiedzialny za zamawianie papierosów w Białorusi, za organizację przemytu papierosów przez granicę oraz za ich dalszą dystrybucję, podała Michalska. Grupa działała w 2020 i 2021 roku. Na poczet przyszłych kar prokurator zabezpieczył m.in. złoto w sztabkach, biżuterię oraz samochody o łącznej wartości przekraczającej 10 milionów złotych. W akcji wzięło udział blisko 200 funkcjonariuszy. Przeszukano ponad 30 miejsc. Funkcjonariuszy wspierały psy służbowe KAS szkolone do wykrywania pieniędzy, przekazała Justyna Pasieczyńska z Krajowej Administracji Skarbowej. Zatrzymani celnicy obsługiwali zamknięte niedawno przejście graniczne w Bobrownikach. Porucznik Anna Michalska, rzeczniczka prasowa Straży Granicznej, podkreśliła jednak, że obie sprawy nie były ze sobą powiązane. Rosja zgromadziła 450 samolotów i 300 śmigłowców 200 km od granicy z Ukrainą. Wojskowy wywiad Ukrainy poinformował, że wróg rozmieszcza masowe ilości sprzętu poza zasięgiem ognia. W tej odległości samoloty mają być nieosiągalne dla systemów rakietowych HIMARS, których maksymalny zasięg wynosi 80 km. Mamy informacje o obecności około 450 samolotów taktycznych i około 300 śmigłowców, z czego połowa to śmigłowce szturmowe, twierdzi przedstawiciel wywiadu Andriy Yusov.
nie ma pewności co do intencji gromadzenia przez Rosjan takiej ilości sprzętu. Eksperci wojenni zakładają kilka możliwości, wskazując, że mogą to być plany przeprowadzenia zmasowanego ataku powietrznego. Inną opcją jest wykorzystanie maszyn do walk we wschodniej Ukrainie. Przypominają, że celem Władimira Putina jest zajęcie obwodu donieckiego i ługańskiego do końca marca. Setki samolotów wojskowych w pobliżu granicy, zdaniem wojskowych, mogą świadczyć także o chęci wsparcia powietrznego dla nowej ofensywy lądowej. Jak podaje Financial Times, powołując się na informacje wywiadowcze, rosyjskie siły powietrzne nie zostały jeszcze użyte w tej wojnie w stopniu, jakiego początkowo spodziewali się zachodni eksperci wojskowi i że należy się tego spodziewać. Pod koniec stycznia rzecznik ukraińskich sił powietrznych Jurij Ichnat wyliczył, że Rosjanie posiadają nawet 6 razy więcej samolotów. Wskazał wówczas, że do skutecznej obrony przestrzeni powietrznej Ukraina potrzebuje około 200 zachodnich samolotów wielozadaniowych. Od samego początku wojny prezydent Zełenski apeluje do sojuszników o myśliwce F-16. Dotychczas spotkał się ze stanowczą odmową. Jednak od kilku dni strona amerykańska rozważa udzielenie zgody na przekazanie F-16 przez inne kraje. Były dowódca 1. Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych generał Dariusz Wroński twierdzi, że lada dzień taka decyzja zapadnie. Nie mam wątpliwości, że Ukraińcy od dawna szkolą się na samolotach F-16 i najnowszych systemach przeciwlotniczych. Zgoda na użycie tego uzbrojenia będzie zgodą polityczną. Być może ogłosi to nawet prezydent Joe Biden podczas przyszłotygodniowej wizyty w Warszawie, podsumował generał Wroński. Obecnie Ukraina posiada przestarzałe samoloty sowieckie różnych typów. Najnowszy to radziecki Su-27, który wszedł do służby ponad 30 lat temu. Rolnicy znów protestują. Na granicy w Dorohusku utknęło ponad 1200 ciężarówek. W okopach na drodze krajowej nr 12 od czwartku trwa kolejny protest rolników. Po obu stronach polsko-ukraińskiej granicy w Dorohusku stoi prawie 1200 ciężarówek. Na wjazd do Polski czeka blisko 400 pojazdów, z kolei na wjazd do Ukrainy 800. Kolejka ma sięgać aż za hełm do miejscowości Janów. Szacunkowy czas postoju to 36 godzin, poinformowała nadkomisarz Marzena Siemieniuk z Izby Administracji Skarbowej w Lublinie. Tłok jest także na pozostałych towarowych przejściach z Ukrainą. W Hrebennem, Korczowej i Medyce ciężarówki muszą czekać od 8 do 20 godzin. Rolnicy domagają się ograniczenia niekontrolowanego importu ukraińskiego zboża, które miało tylko przez Polskę przejechać tranzytem, a spowodowało radykalną obniżkę cen. Według rolników rozwiązania zaproponowane przez ministra rolnictwa Henryka Kowalczyka są niewystarczające. W zeszłym tygodniu minister zapowiedział dopłaty dla poszkodowanych rolników w wysokości od 150 do 250 zł do każdej tony pszenicy. Protest ma potrwać do północy w piątek. Rosja i Białoruś zadeklarowały chęć produkcji samolotów szturmowych Su-25. W piątek w Moskwie odbyło się spotkanie dwóch przywódców Rosji i Białorusi, by kolejny raz ustalić wspólną odpowiedź na zachodnie wsparcie dla Ukrainy. Władimir Putin i Aleksander Łukaszenka omówili kwestie bezpieczeństwa, a także dyskutowali nad możliwościami rozszerzenia współpracy gospodarczej i wojskowej. Wszystko, co uzgodniliśmy całkiem niedawno, 3 miesiące temu, w zakresie obronności i bezpieczeństwa, strona białoruska wykonała w 100% zgodnie z wynikami ubiegłego roku, powiedział Łukaszenka. Podczas spotkania przypomniał także, że białoruskie zakłady produkowały komponenty do rosyjskich samolotów pasażerskich, sugerując, że z pomocą Rosji jego fabryka mogłaby rozpocząć produkcję sowieckich odrzutowców szturmowych, które, jak powiedział, dobrze sobie radziły na Ukrainie. W związku z posiadanymi przez Białoruś aktywami przemysłowymi z czasów sowieckich, prezydent Rosji zaoferował wspólne programy produkcyjne i zagorzałe wsparcie polityczne. Przyznał, że Łukaszenka rządzi Białorusią żelazną ręką już przez prawie 3 dekady. Politycy krytykowali także zachodnie sankcje, deklarując ich bezcelowość. Nasze obroty w towarach i usługach w zeszłym roku były bezprecedensowe – 50 miliardów dolarów, stwierdził Łukaszenka i wyraził wdzięczność wobec Rosji, która złożyła niedawno zamówienie u białoruskich firm informatycznych na ponad 300 milionów dolarów. Putin pochwalił także sojusznika za ostre wypowiedzi w stronę Polski, Litwy i amerykańskiego prezydenta, które padły podczas ostatniego wywiadu dla reżimowego kanału Półperwogo. Podzielam wasze stanowiska i podejście, powiedział Putin, zwracając się do Łukaszenki. Gorąco na Krymie. Seria eksplozji w pobliżu obiektów wojskowych.
Jak donosi polska agencja prasowa, na okupowanym Krymie doszło w piątek do serii silnych eksplozji. Radio Swoboda twierdzi, że to kolejny incydent na półwyspie w ciągu ostatnich dwóch dni. Lokalne media informują także o wybuchach w pobliżu rosyjskich obiektów wojskowych w Armańsku, przy granicy z obwodem chersońskim. Eksplozje miały mieć miejsce także nieopodal Bałakławskiej elektrowni cieplnej w Sewastopolu. Nie mogę powiedzieć, co dokładnie było. Nie mam do tego prawa. Zapewniam jednak, że wybuchy będą się zdarzać i to nie tylko na Krymie, przekazał w piątek rzecznik ukraińskich sił powietrznych Jurij Ichnat. Od 7 miesięcy na Krymie niemal codziennie można usłyszeć odgłosy eksplozji. Radio Swoboda podało, że miejscowa administracja z nadania Moskwy za każdym razem utrzymuje, że jest to efekt działań obrony przeciwlotniczej lub skutecznego niszczenia bezzałogowców nadlatujących od strony Ukrainy. Dziękuję za oglądanie. Będziemy przedstawiać Wam tutaj aktualne wiadomości w skrócie. Jeśli chcecie być na bieżąco i pomóc nam rozwijać ten kanał, ponownie zachęcam do subskrypcji i komentowania. Do zobaczenia!